pozwoliłem sobie na taką formę scenariusza, dlatego że to pozwalało na pewne spekulacje na temat psychologii. No, przecież tu się mogę wiedzieć o psychologii Michnika, oprócz tego, co można wyczytać z jego działalności publicznej. Ale takie spekulacje są twórcze, dlatego że pozwalają przymierzać postać realną do takiej wyspekulowanej postaci i zastanawiać się, zgadza się, nie zgadza, co jest takie samo, co jest różne. To nawiązuje zresztą do pojęcia typu idealnego, który stworzył Max Weber, wielki socjolog niemiecki, który jest pojęciem, który odnosi się do konstruktu umysłowego, który nie istnieje w rzeczywistości, ale pozwala odkrywać pewne motywy w rzeczywistości. I też żydowski kod kulturowy, znaczy inaczej, kod kulturowy judaizmu, to jest też takie pojęcie, które udało mi się troszkę wylansować. I to jest właśnie typ idealny, to jest coś, co bardzo trudno wskazać palcem, że istnieje realnie, ale składa się z pewnych elementów. Niektóre z tych elementów omawiam, przedstawiam i omawiam w książce, natomiast nie przedstawiam pełnego kodu kulturowego judaizmu, ponieważ to by otworzyło niekończące się dyskusje, czasem może prowadzące do rękoczynów, co wchodzi, co nie wchodzi do tego kodu. Więc to zostawiam wyższym autorytetom. To są pewne propozycje. Dobrze. Wiedzą już Państwo mniej więcej, co można w tej książce znaleźć. Domyślają się Państwo zapewne również, że nie jest to tylko i wyłącznie pochwała narodu wybranego. Co zatem Żydzi mają do zaproponowania nam i czego powinniśmy się od nich uczyć? Poza tym, że powinniśmy sobie powtarzać edukacja głupcze. No tak, ja w tej książce nie stronię od pewnych przykrych aspektów psychiki żydowskiej i polityki żydowskiej, ale się tym specjalnie nie zajmuję, dlatego na ten temat jest osobna literatura, jest cała wyobraźnia antysemicka, ukształtowana przez w ciągu długiego przebiegu historycznego. Ja się skupiam głównie na pozytywach, ponieważ uważam, że Polska i Polacy są w takiej sytuacji, po prostu w sytuacji zagrożenia egzystencjalnego z powodu globalizacji, to już od dawna. Obecnie od jakiegoś czasu z powodu tego, że Rosja się wzmocniła za Putina, Niemcy stają coraz bardziej stanowcze w Europie. No a teraz dochodzi jeszcze zagrożenie islamskie, jeśli to jest rzeczywiście się okaże poważne. Czyli stajemy w obliczu pewnego zagrożenia. No i obok siebie mamy sąsiadów od 800 lat, którzy wypracowali pewne sposoby przetrwania w najtrudniejszych warunkach. Czego się powinniśmy uczyć? Przede wszystkim uczyć się starannego wychowania dzieci. To jest przede wszystkim. Posyłać dzieci do szkół od najmłodszych lat, dlatego że inteligencja prawdopodobnie kształtuje się do 5 roku życia. Potem to już się pozostaje mieć na tym samym poziomie. Więc na nasze dzisiejsze dyskusje, czy za wcześnie, czy nie za wcześnie, żeby 6-latka posłać do szkoły, dla mnie są śmieszne, ponieważ Żydzi posyłają 4-latki do hederów od 800 czy od 1000 prawie lat. Więc to w ogóle nie ma o czym. Wychowywać starannie dzieci. Następnie w rodzinie stawiać dzieciom bardzo wysokie wymagania umysłowe. Samemu dawać przykład zainteresowania światem i zainteresowania światem rozbudzać wśród dzieci. Następnie, cóż my tam mamy dalej, proszę Pani, jeśli pozostaje z mądrym i bogatym, odkładać nagrodę. To jest bardzo ważne, dlatego że... W naszej kulturze, jak to w ogóle możliwe? No to jest możliwe o tyle, że po prostu trzeba długo pracować i nie wydawać pieniędzy, na przykład jeśli nagrodą są pieniądze, tylko gromadzić kapitał na jakieś inwestycje. Jeśli chodzi o pieniądze, jeśli chodzi o wykształcenie, nie poprzestawać na wykształceniu takim pobieżnym, ale iść jak najdalej, uczyć się jak najbardziej, jak najdalej, dlatego że im bardziej jest człowiek wykształcony, tym wyższe może przeciętnie osiągnąć stanowisko społeczne. Więc dlatego też rodzice żydowscy, o, to jest inne, wychowałem, że byłem w Ameryce, więc emigracja żydowska i polska odbywała się do Ameryki mniej więcej w tym samym czasie, na przełomie XIX i XX wieku. Przeciętni imigranci przyjeżdżali do Ameryki z majątkiem 15 dolarów na osobę. Tamty dolar, przeciętnie. Żydzi, to u Żydów to nosiło przeciętnie 9 dolarów. Minęło 100 lat,
na około 100 lat. I teraz Żydzi są w czołówce. 1/4 miliard, czy nawet 1/3 miliarderów amerykańskich właśnie jest pochodzenia żydowskiego, chociaż 2% mieszkańców Stanów Zjednoczonych są Amerykanie pochodzenia żydowskiego i tak dalej. Ta prezentacja, nawet reprezentacja jest wielokrotna we wszystkich dziedzinach. Właśnie dzięki odkładaniu nagrody. I jak była ta wczesna fala imigracji żydowskiej, to wychodziło tam pismo dalej, wychodzi w Nowym Jorku pismo Forward, naprzód. W tym była rubryka zachęcająca właśnie do tego, żeby samemu pracować jak najdłużej, pchać pieniądze w wykształcenie dzieci i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Też odkładanie nagrody. Czego się jeszcze możemy uczyć? Dbaj o swoich, oni zadbają o ciebie. No to jest klasyczne, tego nie trzeba omawiać. Pracuj w wolnych zawodach. To jest bardzo istotne. Oczywiście nie wszyscy mogą pracować w wolnych zawodach, no ale ponieważ to jest taka mała, maleńka mniejszość, to oni mogą oni spokojnie wejść do wolnych zawodów. Są dwa klasyczne, tak się tutaj uważa w Ameryce, zawody żydowskie. Prawnik i lekarz. Lepiej być prawnikiem. Dlaczego? Dlatego, że lekarz musi zajmować się jednym pacjentem w tym samym, w jednym czasie. Natomiast prawnik może zajmować się wieloma klientami, rozdzielając pewne poszczególne fragmenty zadań na swoich współpracowników, ale sam bierze większość honorarów, ponieważ bierze za to odpowiedzialność i on oczywiście kształtuje strategię prowadzenia pewnej kampanii prawnej, więc to mu się należy. Bądź zuchwały. No, to jest bardzo istotne, ale to... No, oczywiście żydowska chucpa jest przysłowiowa, ale i to się aż prosi, żeby stosować to w Polsce, tylko że jest pewna różnica, bo oczywiście Polacy są zdolni do chucpy, ale jest pewna zasadnicza różnica. Polega ona na tym, że my pozwalamy sobie, chucpa znaczy stanowczość, że my pozwalamy sobie na stanowcze zachowania pod wpływem gniewu, a chucpa żydowska jest spokojna, przemyślana i dalekosiężna, dlatego jest skuteczna. Nigdy nie wolno ulegać gniewowi. Żadnych decyzji nie wolno podejmować pod wpływem gniewu. To mamy chucpę. Bądź wybiórczo rozrzutny, ale roztropnie oszczędny. No więc właśnie, Żydzi mają taką opinię, że są skąpi, ale to jest po prostu część prawdy. Dlatego, że dają dwukrotnie więcej na dobroczynność, niż reszta populacji amerykańskiej w odniesieniu do dochodów. To jest 4% po zapłaceniu podatków, a przeciętna dla Ameryki wynosi 2%. Są mistrzami dobroczynności, fundują szpitale, teatry, muzea. Oczywiście też słuszną pieniądze do państwa Izraela, to jest jasne. Także budują szkoły żydowskie, synagogi, oczywiście tak, instytucje żydowskie, ale także wspaniałe instytucje kulturalne, które służą całej społeczności. No przecież no, Guggenheim Muzeum, to oczywiście stanowisko żydowskie. Wspaniałe muzeum w Nowym Jorku i tak dalej, i tak dalej. Dobroczynność żydowska jest dobroczynna nie tylko dla własnej etniczności, ale dla całego środowiska. W jakim stopniu? Ale jeszcze jedno, bo potem są tutaj rady takiego rabina Daniela Lapina, który jest rabinem i jednocześnie konsultantem biznesowym. Teraz przed chwilą mówiłem o dobroczynności. Otóż dobry rabin Lapin radzi, żeby być dobroczynnym, ale dlaczego? Nie dlatego, żeby komuś pomóc, chociaż jest to oczywiście nawyk i to jest moralne i słuszne i oczywiście trzeba, ale dlatego, żeby się dobrze czuć samemu. Żeby mieć w sobie taką aurę człowieka sprawczego. Bo ten, kto rozdaje pieniądze i ma aurę człowieka zamożnego, który jest hojny, przyciąga do siebie ludzi. I ludzie są skłonni dla niego pracować. Ktoś taki, a ktoś, kto staje w roli petenta, zawsze stawia wśród ludzi pytanie, czego on ode mnie chce. Natomiast ten, kto ma aurę takiego zamożnego i dobroczynnego człowieka, to stawia pytanie, co on może dla mnie zrobić i co ja miałbym dla niego zrobić, żeby on chciał mi pomóc. To jest bardzo interesujące, dlatego że to, co rabin Lapin napisał, a ja omówiłem w tej książce, to jest taka, on to nazywa kapitalizmem etycznym, ale to jest zastosowanie etyki żydowskiej
przeniesione na cały uniwersum. Rabin Lapin w odniesieniu do etyki biznesowej zrobił to, co zrobił Jezus w odniesieniu do religii, mianowicie przeniósł pewne wskazania dotyczące społeczności żydowskiej na samą ludzkość. Jezus i jego uczniowie potem i następcy.